Michał Nowak, zapraszam na sport. W Radomiu rozpoczęły się ferie zimowe. Jedną z atrakcji dla najmłodszych było spotkanie i trening z byłym zawodowym pięściarzem Przemysławem Majewskim. Przemysław Majewski, pierwszy pięściarz zawodowy z Radomia, odwiedził rodzinne strony i poprowadził na początku ferii zimowych trening dla adeptów boksu z klubów BTS Broń Radom i RKB Boxing Radom. To nie jest jakiś tam pierwszy krok bokserski. Oni już wszyscy grzeją, mówię, proszę shadowboxing, to się nikt nie zastanawiał, tylko od razu, bum, 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 wszyscy dobrze, to są, mają trenerów, ćwiczą, także to nie jest pierwszy krok bokserski, są duże, małe, ktoś tam jest już mistrzem, dwukrotnym mistrzem Polski, także jest kilku prospektów. Pięściarz przekazał swoje rady młodym zawodnikom. Boxing to jest... tysiąc, miliony rzeczy małych, konkretnych, które musisz złożyć do kupy, żeby ta cała maszyna ruszyła. Czyli to jest mentalnie przede wszystkim, czyli to jest ciało, czyli to jest prawidłowe odżywianie się, edukacja, studiowanie wszystkich bokserów. To jest wszystko do kupy, które trzeba złożyć, żeby naprawdę dobrze wyglądać w ringu. Recepta ciężka praca. To nie jest tylko ciężka praca, ale prawidłowy odpoczynek, prawidłowe odżywanie się. To jest recepta, to jest właśnie tych tysiąc, milion punktów, które trzeba złożyć razem, żeby ta cała maszyna prowadziła się dobrze. Tak rozmawialiśmy dzisiaj o tym, swój cel, swoje gole. Jeżeli jestem mistrzem świata, to muszę od teraz, od dzisiaj już zachowywać się jak mistrz świata. Majewski swoją przygodę z boksem rozpoczynał w radomskiej Broni. Jeszcze jako amator wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie potem rozpoczął karierę zawodniczą. Stoczył 24 walki, wygrał 21 razy, z czego 13 razy przez nokaut. Doznał 3 porażek. 42-latek na co dzień mieszka w Chicago. Przyjechałem odwiedzić znajomych, rodzinę. Taki szybki wypad, ale zawsze jak przyjeżdżam, to mama, tutaj mój... Radomskie kluby nasze sportowe, mam moich przyjaciół, pana Stasia Dobuś, jesteśmy przyjaciółmi od dłuższego czasu, z Adasiem już się znamy bardzo długo, no i zawsze tu jestem na miejscu, zawsze chętnie porozmawiam z młodzieżą, zawsze coś bym chciał przekazać, bo na przykład jeżeli chciałbym sobie jakieś tam rady dać, ja mam też 42 lata, Przemkowi, który miał 19 lat. Chciałbym, zawsze mówię, szkoda, że tego nie wiedziałem kiedyś. Także chciałbym jakieś tam rzeczy przekazać dla wszystkich. Ferie zimowe potrwają do 11 lutego. To nie koniec atrakcji dla radomskiej młodzieży, jeśli chodzi o boks. Treningi są od poniedziałku do piątku, od godziny 11. Spotykamy się na sali nad zalewem, sala sportu walki. W dniu dzisiejszym odwiedził nas bokser zawodowy, pięściarz zawodowy, pochodzący z Radomia, Patryk Majewski. W dniu dzisiejszym prowadzi zajęcia z naszymi podopiecznymi, przekazuje im cenne wskazówki. Myślę, że nasi zawodnicy dużo wyciągną z tej lekcji. Wspomniane zajęcia będą odbywały się w sali sportów walki przy ulicy Stasieckiego 53 na radomskich Borkach nad Zalewem. Po raz 16 biegacze w Radomiu wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Indywidualny bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy w Radomiu odbył się po raz 16. W tym roku do mety dobiegło ponad 300 zawodników i zawodniczek. Najszybszy był Karol Grabda przed Rafałem Wojtuniakiem i Sylwestrem Jankiem. Wśród kobiet najszybciej do mety dobiegła Marta Gajęcka, która w klasyfikacji Open była 11. Uczestnicy startowali w parku imienia Tadeusza Kościuszki w Radomiu. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.